Włączyłem nagrywanie, możesz się witać, Grzegorzu. Hej ludziska, cześć wam wszystkim z tej strony, jak zwykle Grzechu, Czardiaście. Witam was bardzo serdecznie, włącznie z panem Dudusiem, przepraszam, w kolejnym, jakże, mam nadzieję, epickim odcinku serii Zagrajmy w World of Warships, czyli Świat Okrętów. No i z tego co pamiętacie, pokrywamy sobie, ogólnie rozwijamy tiery, nie wiem, siódme, ósme, chyba ty też wyżej jeszcze nie dotarłeś. Nie, czy aczkolwiek powoli gdzieś tam Bismarcka kończę, ale jeszcze nie. No, a ja dzisiaj mam dla was naprawdę nie lada niespodzianeczkę, bowiem przed naszymi oczętami stoi właśnie majestatyczny The Great Hood. Wielki Hood, potężny Hood, niezatapialny Hood. O kurczę, no jest moc. Rzeczywiście dostałem ostatnio taki prezent od was, za co bardzo serdecznie, z całego serducha dziękuję. Myślę, że będę się nieprawdopodobnie zarąbiście bawił tym potężnym ciepierzakiem. Oczywiście te wszystkie precjoza, które wytoczyłem w jego kierunku, ta co apoteoza zarąbistości, to nie są moje wymysły. Ten okręt historycznie miał takie przydomki, jak właśnie Wielki Hood, Potężny Hood, Niezatapialny Hood, tak ludzie o nim mówili, bo Brytyjczycy rzeczywiście wierzyli, że jest to okręt naprawdę niezatapialny. Aczkolwiek, żeby nie zmonopolizować całego materiału, to myślę, że w Plutonikach z tobą nie będę raczej ględził o jego historii, postaram się kiedyś w przyszłości, jak będę miał czas, nagrać osobny materiał samotnie i tam poględzę właśnie o jego historii, opowiem o okręcie w grze, o okręcie w realnym świecie, bo rzeczywiście jest o czym opowiadać. Jest to bardzo fascynująca maszyna, najpotężniejszy okręt pancerny swojej epoki. Ludziska, on powstał jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku. Był monstrum, to było po prostu monstrum. Prawdziwy symbol potęgi brytyjskiej Royal Navy. Nieprawdopodobna sprawa, gigant. To ja się chciałem tylko przywitać, bo do tej pory nie mogłem się odezwać, więc cześć, witajcie. A ty jeszcze nie zacząłeś. Ja się chyba jeszcze nie odezwałem do tej pory, tak się rozkręciłeś. No to sorry, no. Trochę mi nie wyszło. Ale co zrobić. Witaj. No cześć, witajcie. Popływamy sobie no, dzisiaj tak dalej. No, raczej dostałem... A, sorry, znowu ci wszedłem zdanie, mów. Ja chciałem powiedzieć tylko, że powoli gdzieś kończę tego Akatsukiego, o ile Shiratsu już skończyłem i następca stoi w porcie, jeszcze nieograny. No na Akatsuki mam niecałe 90 tysięcy expa, a tam potrzeba chyba coś koło 115 tysięcy i miałbym kolejną ósemkę później w porcie. Wiem, że Akatsuki pojawiał się już u mnie na kanale kilkukrotnie, łącznie w naszym wspólnym graniu też, ale no tak to wygląda, że trzeba po prostu pewne okręty skończyć, a żeby je skończyć trzeba nimi grać, więc dzisiaj również widzimy. Co ty nie powiesz? Japońskiego Akatsuki. No, ja ci powiem, że to dziadostwo, którym płynę, faktycznie robi wrażenie. No, jest to gigant. Super, super. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za takie prezenty, ludziska. Ucieszyłem się jak mała dziewczynka na widok lizaka. Jak okay. Prosię, z pogrowym lesiem. A to by to się wszystko jednoznacznie kojarzy. Dziewczynko, dam ci lizaczka. Tak, tak. Nie każdy Dudusiu tak spędza niedzielne popołudnia jak ty, chodząc po parku i właśnie. To ty znasz takie zagrywki na lizaka tak zwane, no. Na lizaka to mi się bardziej z policją kojarzy. No dobra, zobaczymy co to z tego wyniknie. A, ludziska, też taka ciekawostka, to jest moja pierwsza bitwa Hoodem w całym życiu. Do tej pory tym okrętem w ogóle nie grałem, tak więc zobaczymy co też wyjdzie. Jak coś totalnie z dupy, no to miej się to na uwadze. 27 lat czekał, żeby Hoodem zagrać. Dokładnie. No dosłownie, dosłownie. No bo ty jesteś 3 lata młodszy. Ty jesteś 3 lata młodszy ode mnie, nie? Tak, tak. Stary już jestem. Umysł nie ten! A co ja mam powiedzieć, jak ja już trójkę mam z przodu? Ty to jedną nogą w grobie, jesteś człowieku. Już możesz sobie grób zacząć kopać. Na pewno nie zaszkodzi. Kolega. Zaraz zobaczymy, ile będzie warta ta artyleria Wielkiego Hooda. Przemilczy to grubiaństwo. No cóż, no... Muszę przyznać, że okręt rozpędza się do ciekawych prędkości. Ile płyniesz? No przed chwilą się rozpędziłem do 31, no to stary jak na pancernik, to jest chyba najszybszy pancernik w grze mimo, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale... Nie wiem, bo niemieckie też są szybkie. Ale żeby aż 30? Chyba można by pociągnąć. Missouri też ładniej płynie.
Tylko że chód właśnie rozpędza się do wielkich prędkości, tylko że wolno i to jest jego wadą. No to długo mu schodzi, zanim się rozhula ta cała maszyneria, nawet pomimo tego faktu, że historycznie okręt miał 144 tysiące koni mechanicznych. Taki silnik, wyobraźcie sobie? Tak, więc no było to całkiem ciekawe. No, nie jest to mały silniczek. Prius to nie jest, jednym słowem. A i też trzeba przyznać, że Hood ma najlepsze opancerzenie swoich tierów. Więc nie dość, że mobilny, to jeszcze fajnie opancerzony. Kurde, znowu źle wycelowałem. Muszę się ogarnąć. Ogólnie coś tam o tym okręcie czytałem w grze, rzecz jasna, bo historycznie to się nim fascynowałem od bardzo, bardzo dawna w moim życiu. Niemniej jednak coś tam czytałem o nim w grze i orientuję się, że... Poczekaj. No fajnie. A zresztą, potem będę mówił, jak troszeczkę się luźniej zrobi, bo teraz jest akcja. De gusto. Akcja masturbacja. Okej. To ja nie wnikam, co ty robisz drugą Ambitna ręką. Ambitna nazwa, no co chcesz, no. Masturbuję wrogów. Pestkami. A, jakoś tak pechowo go obrysowałem. A jak tobie idzie, Dudusiu drogi? Mam udział w przejęciu kapa, więc robię to, co powinienem. No to kapa. Ja się teraz zawracam na nich, bo tak troszeczkę odpłynąłem. Fajne trafienia. Ale się będę bawił tym chudem, no nie mogę uwierzyć, że mam chuda. Ale jaja, fajnie. To jest ludziska okręt. No tak jak mówię, no w przyszłości będę kręcił materiały, gdzie się wypowiem o jego historii, ale to jest okręt symbol. To jest naprawdę wizytówka II wojny światowej, jeden z najsłynniejszych okrętów na naszej planecie. Tak samo jak Tirpitz był takim okrętem, tak samo Arizona, tak samo Hood. Nieprawdopodobna sprawa. No, tak raczej w grze, z tego co się orientuję, no wadą są rozmiary, z tej perspektywy, że łatwo jest go utrafić, bo rzeczywiście, no jest to gigant. Wadą są jeszcze bąble przeciwtorpedowe na tej maszynce, bo ma tylko 18% tej redukcji od trafień, w związku z czym to nie jest dużo, to jest faktycznie spora wada. A biorąc pod uwagę długość tej maszyny, to łatwo jest w niego torpedami przyfandzolić, więc trzeba na to uważać. Niemniej jednak zalety, przede wszystkim HP. On ma chyba najwięcej HP ze wszystkich tych tierów, w związku z czym faktycznie no 67 tysięcy daje radę. To jest pierwsza kwestia. Widziałem, że on jest dość długi chyba z tego. Jest po prostu wielki, co tu wiele mówić. 48 tysięcy ton wyporności, stary. Ponad 260 metrów długości. To nie jest mały okręt. Zresztą nazwa Wielki Hood też się znikąd nie wzięła, wbrew pozorom. No, tak czy inaczej, HP to jest zaleta, pancerz jest zaletą, jest bardzo dobrze opancerzony. No ta szybkość, wolno się do niej rozpędza, ale jak się rozpędzi, to faktycznie może ten, dym się kończy za 8 sekund, więc wiesz. Dobra. Nie, ja tam nawet na twój dym nie patrzę. A, Kynik tak powinien złapać torpedę. O. Bo płynę przed siebie na Colorado i Colorado. Dor. Na dwa Colorada. Więc proszę o wsparcie, przydałoby się. Czekaj, ja chcę zawinąć tych tutaj, te Kongo na kapie A. Jeszcze ten graf szpemie tam trochę przeszkadza. No ja tu tak dosyć agresywnie płynę na dwa Colorado. Agresywnie? Agresywnie. Więc pomoc by się przydała. Wygnaj za nam też poszedł na ostro.
Ja typowo na agresa płynę w tej bitwie, stary. Na typowe zetknięcie z tym Colorado, więc zobaczymy, co też z tego wyniknie. Tak jak mówię, moja pierwsza bitwa chudem. W związku z czym mogę zlamić, zobaczymy. Jeszcze nie wiem, na co sobie można pozwolić tym okrętem. Się przekonamy. I płonę. Kurde, niedobrze, dostałem się w krzyżowy ogień. Ale mógłbym odwinąć teraz, dobra, więc co zrobię? Nie psułeś i wiem, co zrobię. Ja tu mam nieciekawą sytuację, ja jestem sam. Nie dasz rady z tym Colorado? No, są dwa obok mnie, więc raczej nie. Ja Miałem też się nadzieję, że wrąbałem, jednego myślałem, że... odlądowuję za wyspę, no ale nie dało rady. Miałem nadzieję, że to, co tutaj jest, nie padnie, a jednak padło, muszę stąd spadać. Wow, trafiłem go za 17 tysięcy. Nieźle. A może na tarana bym z nim poszedł? O, to by było ciekawe. Ale chyba nie dam rady. Nawet nie zdążę. Szkoda, szkoda. Troszeczkę zbyt agresywnie popłynąłem. Chyba, żeby się mimo wszystko udało na tarana. No, stary, płynę prosto na taran. A tutaj mogę tylko zyskać tym taranem. Wow. Co zrobiłem, stary? A, bo my to przegrywamy teraz dopiero zacząłem. No, to był dosyć taki koniec, można powiedzieć. Widowiskowy. Staranowałem typa. No mi się to opłacało, byłem na ogrysku, a on miał większość hapsa. 109 tysięcy stary zrobiłem. Więc bitwa zasadniczo fajna, chociaż strasznie szybka. Taka troszeczkę śmiechowa. No i kontynuując, pancerz jest plusem. Szybkość jest plusem, jak już się rozpędzicie. I co ciekawe, plusem jest jeszcze obrona przeciwlotnicza tego okrętu. On ma bardzo specyficzną obronę przeciwlotniczą, dlatego że macie na HUDzie specjalną umiejętność, którą włączacie sobie na 60 sekund. Umiejętność ta polega na wzmocnieniu całej waszej obrony przeciwlotniczej praktycznie chyba 24-krotnie. W związku z czym, w momencie, kiedy tą umiejętność sobie włączacie, no to wymiatacie. Jesteście po prostu terminatorem rozdobrzycielem, jesteście w stanie zestrzelić wszystkie samoloty w okolicy. Są Dobra, oczywiście. porcik. Nie czekamy na koniec? Wiem, to jeszcze chwilę pewnie potrwa. Jak Chciałem chcesz. zobaczyć, jak zestawienie wygląda. Dobrze. Ja mam dwa fragi, ale niewiele uszkodzeń, czy to coś tam. No dobra, no chyba, że kończymy. Nie, jak chcesz, ja mogę poczekać. No, kwestia, ile to jeszcze potrwa. No, zanim do tego Nowego Jorka coś dopłynie, to trochę jeszcze minie. Wróżbitą Maciejem nie jestem, nie wiem ile to potrwa. To dawaj portu i wybieraj tam. Ja już wybierałem, teraz ty. No to jak, jeżeli mamy ten, to ja 8 bym poprosił, jeśli to nie problem. Nie jest to problem. No to tirpicik. No to gotowy, dajemy. Już, bo dowódcę tutaj daję, wiesz. Nie musisz mnie uczyć takich rzeczy. O, ja nie wiem, panie, tylko przypominam, stąd to różnie, wiesz. Nie wiadomo z tobą. No ja nie wiem. Ale ja wiem. Ale to Ile co ty zrobiłeś wiesz? uszkodzeń tam? Bo ty staranowałeś, więc... 110. No, to... Przede wszystkim, no byłem sam na tamtej flance, a we mnie już strzelały trzy pancerniki, więc musiałem coś Mogłem wykombinować. popłynąć z tobą, to fakt. Ja popłynąłem do A, bo myślałem, że będzie tam łatwe, że będą tam łatwe kąski, a skończyło się, że nie wyszło to najlepiej. Ja miałem w planach, bo ja też miałem swoją strategię, miałem w planach, że wystawię się na jedno Colorado, a drugi, no przed drugim Ucieknie się ze będę strachu. schował. Nie, Płyniemy. nie ucieknie, po prostu myślałem, że uda mi się schować przed nim za wyspę i że to będę tak manewrował, ale się nie udało. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę.
To ja raczej na prawo płynę. A co ty sobie tam wziąłeś? Bismarka? Nie wiedziałem, że ty grasz pancernikami w ogóle. Duduś? Szlak, możesz coś powiedzieć? Telefon mam. Aha, dobra. Jäger in der Luft. Przepraszam Państwa za takie problemy techniczne i to, że nic nie mówiłem, ale niestety miałem telefon bardzo ważny. Narzeczona dzwoniła, od narzeczonej trzeba odbierać. Grzesiu, ja się cofam troszeczkę, mnie tu sklepali. Za ostro żeśmy się wpierdzielili. Tak, tak, dlatego cofam. Jeszcze torpedami dostałem. Natomiast ten, dlaczego tak zagadałem do ciebie, bo myślałem, że znowu to jest moja kwestia, że ja cię nie słyszę, że wiesz, słuchawki. No rozumiem, rozumiem. Kurde, ale straciłem hamsu. No, ja straciłem więcej, połowę praktycznie. No ja też prawie połowę już nie mam. Ty się tu nie licytuj ze mną! No ogólnie dobrze, bo tu jest większość floty wroga, to ja tylko, że problem polega na tym, że tutaj też lata właśnie ich lotnictwo, więc trzeba to uważać. I oni mają tutaj, wiem, znaczy no my poszliśmy fajnie, ja lubię taką grę pancernikami, tylko szkoda, że reszta naszych pancerników stwierdziła, że są cykorami. No właśnie, reszta się nie wpisała w to, co my robiliśmy. Niestety. Ale pozrywałem, matko i córko. A łobie dziewice, co mają chcilce. Tak to właśnie było. No nie! Ja go obrysowałem chamsko. Wiesz co? Grajmy jakiegoś defa, bo to nie wygląda dobrze. Staram się. Staram się przede wszystkim
przywrócić sobie większą ilość hapsu. Teraz ty jesteś. Też właśnie. Tak, tak, ja jestem pod ostrzałem teraz. No bo zobacz, że nasza druga strona jest bardzo, bardzo nienękana, o tak to ujmę. No druga, powiem sobie szczerze, druga strona nie robi nic. No, zerwa, chyba zaraz padnę. I tyle z tego będzie. Ja strzeliłem w jego bok za zero, bo czemu nie? Można i tak. Tak, drużyna wroga już tylko mnie klepie, tylko się na mnie skupili. Oła. A tu się trzeba bardzo mocno ewakuować stąd. A teraz na tamtych dwóch się, na tamtym trypicie. Bo nasi popłynęli na lewo i tam za bardzo... Nikogo nie było. Znaczy to jest taki typowy w okrętach rozpłynięcie się, no ale bywa, no, abyśmy nie zdechli tym. No. Przede wszystkim mógłbym zacząć robić damage, bo na razie mam 19 tysięcy. Ja mam 66 tysięcy. No to jakby tak trochę lepiej. Lotniskowiec. Patrz, gdzie lotniskowiec płynie, to jest dziwne. Wroga. Dobra, zabiłem ich Bismarka. Fajnie. Fajnie, fajnie. Naprawdę, nie? No, punktowo to mamy prowadzenie od dawna. No, widzę. Ale fajny dźwięk, kurna. Nie. Mówisz? Czy powinien się bać Haguro? Jak cię spali. Boże. Czyli jednak. Bo już tak na close combat idę z nim. Pomocnicza działa. Nie ma za co, dostał dwie cytadele. Dobra. Uważaj, czy torpedy nie będą szły w twoją stronę, nie? Mhm. Ja go chamsko obrysowałem ze wszystkich stron. A bo ten cyklop się zbliża. On nadciąga cyklop. Nie zdytym. To mi to trochę nabruździ. Ile ty masz hapsów? Porównywalną, 31 tysięcy. No bo ja to za bardzo zbierać nie mogę. Zwolnij i puść Karolinę przodem. Mam przestrzał na ich lotniskowiec. A, no ale lotniskowiec zniknął. Przecież to mały okręt jest. Cyklon. No cyklop. Nie powinniśmy chyba płynąć tak ostro. Bo Karolina się w ogóle zatrzymała. Grzesiek, zawracaj. No to w moim wykonaniu, jak ja jestem tak bardzo z przodu, to będzie trochę trudne. Myślę, że nie dam rady. Zabiją mnie. Ja ich nie widzę, cholera. No tego chyba widzisz, z kim nie, się boksuje. Nie, bo mi cyklop przeszkadza. A, no to ostro. Bo on jest zaraz przy mnie. No ja stąd spierdzielam, ale nie wiem, czy dam radę. Całe szczęście za wyspę wpłynąłem.
Teraz pewnie Tirpuś będzie chciał odpalać. Pewnie tam. Też trzeba uważać. O kurde, wyspę wpłynął. No nie zauważyłem jej. Tak byłem skupiony na wrogu. O szlak. A tu mam teraz Bismarka. Prosto. O kurde. Dałbyś mi radę. Padam. Dobić, no to już pomnę. Dobić cię, bo nie wiem. No, masz dobić. Fajnie jest ten gościu w North Carolina, cały czas płynął bokiem do wroga. No to już nie płynie. Cały czas. Nawet na minutę się nie skontował. Ech. Myślałem, że przerzucę nad tą wyspą, dupa. A do której ty zamierzasz nagrywać dzisiaj? Nie wiem, ale już chyba nie jakoś tak bardzo długo. Moja luba powoli zmierza do domu. Dobra. Tak pytam, bo się trochę głodny robię. No to już nie, myślę, że niezbyt. Ich jest tu za dużo, sam nie dam rady. Nie, nie, coś w tym. O, jestem wykryty. Nie masz się czym ugasić? Mam, ale jeszcze. O 31 tysięcy zrobiłem, nie jest tak najgorzej. No to fajnie. I wygraliśmy. Ja nie porządziłem. 70 tam parę, chyba 5. I maj. Ale nie byłeś, to też nie było źle u ciebie. W sensie było sporo innych okrętów, które zrobiły dużo mniej. O dobra, otwórzmy kontener. Poproszę super. Zgłaszam skargę. A co tam? Nie dostałem super kontenera. Tylko 750 free expa. Dobra. No to wybieraj pan. Ja chciałbym zauważyć, że od czasu...